Proszę Państwa, pod rządami strasznej pisowskiej hunty są też więźniowie polityczni. Mogliby Państwo nie dowierzać, że coś takiego jest, ale wystarczy posłuchać pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, pana Pawła Adamowicza czy pana Jacka Karnowskiego, czyli prezydentów Warszawy, Gdańska i Sopotu, żeby się przekonać, że są więźniami politycznymi albo wkrótce będą. Oczywiście trochę sobie żartuję, ale strategia na więźnia politycznego jest coraz bardziej widoczna. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz tak reprywatyzowała warszawskie nieruchomości i grunty, że wzbogacili się na tym różni dziwni ludzie przy pomocy urzędników ratusza i sprytnych prawników ich kolegów w biznesie. Pan Paweł Adamowicz ma kłopot z policzeniem, czy miał w oświadczeniach majątkowych swoich mieszkań i dochodów. Miał też bardzo hojnych dziadków i rodziców, którzy dawali mu bardzo wysokie darowizny. Z kolei pan prezydent Sopotu miał przez 5 lat proces i dochodzenie w sprawie ewentualnej korupcji. I teraz wszyscy ci państwo twierdzą, że jeśli sprawiedliwość jakoś się nimi zajmie, czy organy ścigania, to będą po prostu więźniami politycznymi. Jest to oczywiście metoda na bezczela, która jednakowoż gwarantuje pewną skuteczność, bo można się spodziewać, że ci państwo rozwiną i podejmą takie działania, które wywołają histerię nie tylko w mediach w Polsce, ale także na Zachodzie. Zresztą to nie są jedyni, którzy będą przyszłymi więźniami politycznymi, bo w kolejce ustawiają się już następni. Chodzi o to, żeby obezwładnić organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Polsce, żeby się nimi nie zajmowali, bo wszystko to będzie, jeśli nie poszukiwaniem haków takim zupełnie bezpodstawnym, to właśnie działaniem politycznym, żeby ci państwo mieli status więźniów politycznych. Jest to rzecz niezwykle niebezpieczna, ponieważ jeśli politycy ulegną temu, że dadzą się nabrać na przekonanie, iż ci państwo są faktycznie pokrzywdzeni z powodów politycznych, albo nie będą chcieli, żeby było głośno o Polsce, albo nie będą chcieli, żeby, mimo że to jest ewidentne łgarstwo w żywe oczy, żeby ta sprawa się rozszerzała, no to będziemy mieli święte krowy. Ja wolę takich więźniów politycznych niż święte krowy, ponieważ świadczyłoby to o tym, że w Polsce nie ma ludzi nietykalnych, nie ma ludzi, których prawo się nie ima. Rzeczy, które przynajmniej Hanna Gronkiewicz-Waltz tolerowała w Warszawie, są dla mnie tak ewidentnie nienormalne, że jeśli wymiar sprawiedliwości się tym nie zajmie, to znaczy, że on nie funkcjonuje. I jakkolwiek by pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, politycy Platformy, czy generalnie politycy opozycji, kreowali się na więźniów politycznych odnowionej IV Rzeczpospolitej, nie zagłuszy to tego, że mieliśmy do czynienia ze zwykłym złodziejstwem, z przekrętami, które muszą znaleźć jakieś rozwiązanie, bo jeśli będziemy je tolerować, to Polska ani nie będzie państwem praworządnym, ani nie będzie państwem sprawiedliwym.